Cześć, z tej strony Ziemienny, zacznę dzisiaj wyjaśnię wam fabułę. Fredbear ugryzł dziecko w 87 roku. Potem dziecko ma halucynację, aż w końcu umiera i jego fizyczna część osiedla się w marionetce. Potem Pingaj dokonuje pierwszego morderstwa. Dziecko osiedla się w marionetce. Następnie inne morderstwa, które się osiedlają w innych animatronach, z FNAF 1. We FNAF 1, może to bardziej tak powiem, Pink Guy jest mordercą, a Purple Guy jest niewinny. Marionetka ożywia te dusze, dzieci. We FNAF 1 jesteśmy... We FNAF 2 jesteśmy Jeremym, czyli Purple Guy'em, a we FNAF 1 jesteśmy Mike'iem, czyli Pink Guy'em. Obejrzyjcie sobie kanał Koksa, tam link w opisie. Po zniszczeniu wszystkich animatroników dusze się wydostają i mszczą się na Purple Guy'u i zatrzaskują go w stroj Spring Boniego i tak powstaje nasz Spring Trap, najbardziej obrzydliwa postać we FNAF. Która psuje nam system, który trzeba co chwilę naprawiać. Czasem się trafi, że wszystko nam zepsuje. To i animatroniki, to były animatroniki, które były zaprojektowane w ten sposób. Ale potem zostały wyrzucone do pudła we FNAF 3. Purple Guy nie był niczym winny, a prawdopodobnie we FNAF 3 jesteśmy Fongajem, tak. Prawdopodobnie nim jesteśmy. I widzimy paper plate'y, nie wiadomo czemu. Paper plate'y pojawiały się nawet we FNAF 2. Nawet miały swoją sztuczną inteligencję we FNAF 3 też. Nie wiem, kim są shadow animatroniki. Sądzę, że to halucynacje jedynie. Tak wyglądała śmierć, a raczej ucieczka przed duszami dzieci. Nie wiadomo, co on trzymał w ręku. Prawdopodobnie zapalniczkę, a raczej siekierę, tak jak w piosence Delving Thompson. Link w opisie. I Purple Guy nie był niczym winny i został w tej pizzerii na 30 lat, nie ruszając się z miejsca. A dalej to już inna historia, o której Scott nam jeszcze nie powiedział. Pewnie będzie w update'cie Halloweenowym. No cóż, ale tutaj się kończy nasza historia. To tyle, co miałem do powiedzenia. Na razie i cześć, sprawdźcie sobie opis, tam wszystko powinno pisać. Nara.